Nie ze mną te numery. Gadaj, gdzie są mastalerze? Ale po co ci to wiedzieć? Kim ty jesteś? To długa historia. Wyjaśnisz mi proszę, co ty masz na sobie? Co? Dobra, nieważne. Muszę powiedzieć, że ostatnim razem spisałeś się bardzo dobrze i dlatego dostajesz nową misję. Pamiętasz tych dwóch kretynów w maskach, z którymi wczoraj rozmawiałam? Trudno ich zapomnieć. Racja. Parę dni temu skradziono im towar, no i chcą, żebyśmy go dla nich odzyskali. Sami sobie nie dadzą rady? Udasz się do Raciborza, jak najszybciej. Odzyskasz ich zakichaną walizkę. Zamiast mieć tam recepturę na nowe prochy. Pozwoliłam wpisać sobie szczegóły misji? Także do roboty. A, czekaj. Masz. Nie przynieś nam wstydu. Jesteśmy doktorami apokalipsy. Wiem. Ciężko was nie rozpoznać. Do rzeczy. Socjaliści ukradli nam ważne próbki. Chociaż do niczego nie są mi potrzebne. To też wiem. Mówcie lepiej, gdzie ich znajdę. Musisz iść cały czas na północ, aż dojdziesz do cmentarza. W kaplicy mają swoją kryjówkę. Trudno mnie przeoczyć. Okej, zaraz się nimi zajmę. Nie! Co nie? No... Nie! U nas w Raciborzu robi się to inaczej. Musisz wsiąść ze sobą mastalerza. On zapewni ci nietykalność. Handel i dyplomacja przede wszystkim. Przed wyruszeniem w drogę należy zabrać drużynę. Krzaki mają uszy. Od początku je obserwują. O, pan interesant. Tędy proszę.
pana broni. Teraz reszta. Zostaw tego. Ma być raport? To jest gówno, a nie raport. Nie zawiedziesz mnie więcej. Moje uszanowanie, droga pani. Z czym pan przyszedł? Słyszałem, że w tym mieście nie załatwię niczego bez Mastalerza. Owszem, nic w Raciborzu nie może się dziać bez naszej wiedzy. A po co ci Mastalerzowie? Socjalsi działający na waszym terenie ukradli pewien przedmiot moim przyjaciołom. Chcą go odzyskać. I wysyłają ciebie? Ciekawe. Socjalsi są jak wrzód na dupie. Ale podczas tej jumy mieli ze sobą Darka. To znaczy? Każda potyczka i negocjacje muszą być obserwowane przez Mastalerza. Dodatkowo, podczas rozmów jego obecność gwarantuje nietykalność rozmówcy. Wszelkie próby oszustwa kończą się naszą zemstą. A każdy w Raciborzu boi się naszego gniewu. Dobrze. Umówię was na spotkanie. Nie ma potrzeby. Poprosiłem moją szefową, żeby pchnęła posłańca. Nie muszą przecież wiedzieć, że tutaj byłem. Sławek? Chodź tu. Wzrok mnie nie mylił. Bliźniacy Łamignat. Nie wiedziałem, że pracują dla Mastalerzy. Połóż kapsle na stole. Mamo Danusiu, wstajcie. Ale tak tylko na Grześka. Grzesiek dopiero uczy się fachu, ale spokojnie. Zajęczam, że będzie pan bardzo zadowolony z jego usług. Grzesiu, jeszcze budka dla ciebie. Mama Danusia zgodziła się w końcu dać ci fuchę. Słuchaj, będziesz gadać z klientem. Nie spierdol tego. Halo? Zbysiu jestem. Tak, będziemy razem pracować. Co mam piernik do wiatraka? Zaskakujące. Ej ty, przekaż Grzesiowi, że mu przyniosę tą jego kamizelkę na robotę. Słuchaj, ej Grzesiek, Sławek? No, Sławomir.
Tak, mama Danusia mówi, że Sławek. Sławek przyniesie ci kamizelkę. Tak, przyniesie. Aha. Czekaj przy cmentarzu. Wielkie dzięki, mamo Danusiu. Nie zapomnimy wam tego. Idź na północ. Bardzo precyzyjna wskazówka. Ciekawe, jaki kozak będzie z tego masterera. O! Masterz! Witam, panie Zbysiu. Ja? Jak zwykle bierzesz mnie z zaskoczenia. Wiem, nie bez powodu jestem masterzem. Posłuchaj. Musisz zaczekać tutaj, a ja pójdę na zwiad na cmentarz. Dobrze. Trzymaj. Pilnuj tłumy. No, nieźle się tu urządzili. Domek niczego sobie. Cegiełka ładna, drzwiczki też. Szkoda tylko, że nikogo z nich tutaj nie ma.
nie. A nie widziałabyś, nie widziałaś ty takiej grupy przestępczej, socjalsi na nich mówią? Tak. No tu w kaplicy mieszkają. A, to jest taki czapach takie. To ja wiem, oni tam na trakt tam poszli, no pewnie obrabiać tam. Na trakt! Trakt! A nie wie pani, czy oni na kogoś nie czekają? To nie wiem, panie, idź pan, panie. Dobra, słuchaj, babciu. Masz tu. Miłej zabawy. Dzięki. Co mi to hajs podaje? Nie ma ich tam. Musimy iść na trakt. Zatem chodźmy. Cholera! Mają mastalerza. Zostań tutaj. Dlaczego to muszą być francuscy socjaliści? Dobrze, że masz ze sobą mastalerza. Inaczej bym się rozstrzelał już od razu. Skończ pieprzyć, wiesz po co przyszedłem. Aha, chyba nie sądzisz, że oddamy ci tą walizkę. Lepiej powiedz swoim kolegom, żeby wyszli z krzaków. Haha, masz szczęście, wyruszyli na patrol. Dlaczego mi to mówicie? Przecież mogę wykorzystać to przeciwko wam. Haha, dla ciebie i tak już jest za późno. Widzę, że nie ma sensu z wami rozmawiać. Wrócę do mastalerza i załatwię to inaczej. Aha, i dla waszej wiadomości. Socjalizm się! A ten krawat jest niemodny. Socjalizm zwycięży bumelanctwo! Nie złapiesz mnie tak łatwo, ha ha ha! Ha! Kondycja nie jest jednak moją mocną stroną. Haha!
Hała! Z bikiniarzami się nie zadziera. Zaatakowali mnie piersi, sam to widziałeś. Powiedz ty mi, dlaczego nosisz tą żółtą kamizelkę? Przecież widać cię z daleka. Może i tak, ale u nas w Raciborzu nikt nie będzie chciał strzelać do nas talerzy. Dawajcie formułę na proszki. Mamy dla ciebie coś lepszego. Zaintrygowali mnie. Ciekawe, co tam mają. Pokaż mi swe towary. Zrobione. Ze świata czterech stron, z jarzębinowych dróg,
gdzie las spalony, wiatr zmęczony, noc i front, gdzie niezebrany plon, gdzie poczerniały łuk, wstaje dzień. Słońce przytuli nas do swych rąk i spójrz, ziemia ciężka od krwi znowu urodzi nam zboża łan złoty kurz. Przyjmą kobiety nas pod swój dach i spójrz, będą śmiać się przez łzy. Znowu do tańca ktoś zagra nam, może już. Za dzień, za dwa, za noc, za trzy, choć nie dziś. Chleby upieką się w piecach nam i spójrz tam, gdzie tylko był dym.